Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na mierzymy sukienki weselne z ASOS-a, bo moim zdaniem ASOS nigdy nie zawodzi i na jakiekolwiek wesele nie szłam przez ostatnie parę lat, zawsze sukienka była z ASOS-a, więc ASOS zawsze coś tam ma. Ja co prawda się nie wybieram na żadne wesele w tym roku, chyba że jeszcze coś się zmieni, bo jak ktoś mnie zaprosi, to mam nadzieję, że tutaj coś znajdę. Ale chciałam sobie po prostu pomierzyć sukienki, bo zaczyna się sezon, wy też mnie pytacie, gdzie jest sukienki ASOS, ASOS i jeszcze raz ASOS. Moim zdaniem ASOS ma super rozmiarówkę, tylko dziwne są też te rozmiary, tak jak wszędzie, bo tam są też różne marki, ale w każdym kolorze do wyboru, do koloru na ASOSie coś jest do... coś można znaleźć, także zapraszam do oglądania. Mam tu różne ciekawe sukienki. Jeszcze zanim przejdę do sukienek, to zamówiłam sobie dwie pary butów. Tak stwierdziłam, dobra, jak już zamawiam sukienki, to sobie zobaczę coś na wiosnę. I znalazłam takie baletki, bardzo fajne, one się nazywają baletki, no slingback buty. Bardzo klasyczne, beżowe, z czarnym czubkiem. Jak najbardziej mnie się one podobają i to jest seria z szerszej stopy. Ale jest też wersja taka regularna. Bardzo wygodne, ja już je mierzyłam i one będą fajnie wyglądać do jeansów. Myślę, że do sukienek, ale bardziej do jeansów. Ja nie wiem, ja, jeżeli chodzi o takie płaskie buty a la baletki, to albo do całkiem krótkiej sukienki, albo właśnie do spodni, bo jak miałabym taką sukienkę średnią, midi, to tak trochę niefajnie to wygląda. Także one babcine, takie powiedziałabym klasyczne, trochę wyglądają jak Chanel, mają taki vibe. Ale myślę, że bardzo fajnie się sprawdzą właśnie na wiosnę i na lato. I ja mam buty z ASOS-a od lat, także właśnie baletki, mam takie wpaski, takie z fuksjowym pomponem. Także teraz takie i zostawię sobie je na 1500-1900, bo są naprawdę bardzo fajne i wygodne. I drugie buty, które raczej odeślę, nie wiem, chciałam coś szalonego, ale te to już jest chyba too much za bardzo. Coś takiego, po prostu szpic i taka kokarda, ale jak tak właśnie przyszły, jakoś tak wiecie co, na modelce zamówiłam i tak myślałam, że może coś, miałam pomysł w głowie, ale jednak na żywo za bardzo one mi się nie podobają, w sensie one są fajne, ciekawe, ale raczej ja nie będę w nich po prostu chodzić, także te buty odsyłam, nawet nie wyciągam drugiego, bo po prostu je odeślę, ale naprawdę na ASOSie mają bardzo dużo różnych fajnych, ciekawych butów, fajnych właśnie mokasynów, fajnych baletek. Ja bardzo serdecznie wam polecam. Te buty się nie rozwalają, moim zdaniem są super jakości, tak jak mówię, mam już od lat i cały czas w nich chodzę, cały czas do nich wracam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o buty. I przejdźmy teraz do sukienek. Słuchajcie, teraz tak, za bardzo nie chcę wam tutaj pokazywać tych sukienek, bo one i tak się nie zmieszczą w kadrze. Także może wam po prostu będę tak pokazywać mniej więcej, jaki to jest kolor. I to jest akurat marka Flounce London. Flounce Madonce, coś takiego. I to jest sukieneczka właśnie w takim pięknym kolorze. To się chyba nazywa Burnt Orange, czyli takiej przydymionej pomarańczy. I ona jest taką sukienką kopertową. Bardzo ładny kolor i to jest taka sukienka, która ma jakieś tutaj chyba jakąś fakturę, jakieś tłoczenie, z tego co mi się zdaje. Tak, jest, tylko to dopiero widać jak... Czy to ma? Nie, nie ma. Nie ma. Nie mogę rozkminić. Nie ma, ale jest taka właśnie błyszcząca. Ja mam ją w rozmiarze 16 i ona jest urocza i myślę, że można ją nosić na wesele i też na inne jakieś uroczystości, a nawet na lato. Tylko, że ja mam taki problem z takimi sukienkami, że one są cienkie i mają taki kolor, więc jak wiecie, jest gorąco i nie wiem, gdzie się przypocicie, to to niestety bardzo będzie widać. Ale nie mogę zdecydować, czy to ma jakiś wzór, czy to nie ma. Zdaje mi się, że ma, albo nie ma, to może nie będę zgadywać, ale ona właśnie nie ma żadnego zamka, tutaj ma sznureczki, więc co, nie będę przedłużać, ona jest midi, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, mierzymy. Słuchajcie, pierwsza sukienka, trochę za ciasna, bardzo duży ma dekolt, choć sukienka jest bardzo ładna i myślę, że może gdyby tutaj właśnie był mniejszy dekolt, to byłaby całkiem spoko, ale raczej
raczej nie na wesele, dlatego że to ma właśnie bardzo cienki materiał i po prostu mam wrażenie, że tutaj może każdą plamę wszystko być widać. Jak widzicie, ona jest z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. Cute, włączyłam sobie jakieś animacje z tyłu i mi nie działa. O, myśmy byli w ślubnym tym. No proszę bardzo. Dam, da, da, dam. Także sukienka sama w sobie jest ładna, ale no nie dla mnie. Może dla kogoś to ma mniejszy biust. Większy rozmiar by to dużo nie zmienił, po prostu ta sukienka ma bardzo głęboki dekolt. Z tyłu ona jest bo już mi się, o widzicie? Nie, rozwiązała mi się. Także kolor piękny, fason fajny. Chętnie bym taką sukienkę też nosiła na co dzień. Może z innego po prostu materiału i z mniejszym dekoltem, ale bardzo ładna jest. No ale myślę, że nie za bardzo na wesele. Szkoda, że ta sukienka nie, bo fajna. Powiem wam, że gdyby nie ten dekolt, to zostawiłabym ją sobie, nawet nie na wesele, tylko po prostu, żeby gdzieś w niej chodzić. Myślę, że fajnie by wyglądała, nawet nie tak bardzo na elegancko, ale właśnie do sandałków w lato, myślę, że spoko, spoko. Teraz kolejna sukienka, zobaczcie jaki piękny kolor, zimowy, jesienno-zimowy tak naprawdę. Co ona jest tak, wzdycham, bo ja już widzę, że ja nie wiem jak ja ją założę. To jest sukienka z takiej jakby pianki. Ona jest taka asymetryczna i ona nie ma zamka. Także nie ma zamka, chyba że ja tu coś przeoczam. Tu ma coś na ramię. No ogólnie ja miałam, kojarzycie tą moją sukienkę ślubną, którą się przebrałam z ja na to mówię Lamania, ale to był też Asos. I to był właśnie ten materiał. Ona mi się super sprawdziła, jest bardzo wygodna. I to jest już sukienka midi, tylko ona jest bardzo dziwna. Nie wiem, czy mi się, nie no, uda mi się ubrać, czemu miałoby mi się jej nie udać ubrać, ale nie wiem nawet jak wam ją mam pokazać, bo ona jest po prostu asymetryczna i ona jest taka szeroka na dole, ale bardzo fajna. Nie wiem czy na upał, chociaż ona nie ma drugiego rękawu, więc chociaż ten materiał jest grubszy, to myślę, że nie powinno być problemu. Zwłaszcza, że wiecie, te pomieszczenia są i tak klimatyzowane, ale grubszy jest materiał. Także tutaj ja wam od razu mówię, bardzo ładny kolor, także wszystkie jesienie i zimy, zima z podtypem jesieni na przykład. Bo jesień z podtypem zima, albo ogólnie jesień, to jest taki fajny, ciemny kolor, będzie ładnie wyglądać. Bardzo elegancki, no nie wiem, ja jestem oczarowana i mam nadzieję, że będę równie pięknie w niej wyglądać, tak jak mi się podoba i kolor. Ta sukienka, ja nie mogę jej założyć, w sensie coś jest tutaj nie tak. Muszę sobie spojrzeć na zdjęcie, bo kolor jest super, no jest naprawdę piękna, ale wiecie co, ja wyłączę ten telewizor, bo to szlak można dostać. Czy to jakoś tak? Na ramię? Ja nie wiem. Czy to jakoś tak? Czy w ogóle to się... Nie, no coś tu jest nie tak. Momencik. To niby tak ma być, ale nie wiem w ogóle, gdzie ten rękaw idzie. Dobra, spróbuję to ogarnąć. A jak nie, no to nie. No słuchajcie, ja nie umiem tego ogarnąć. Ogólnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Bo tak to jest strasznie dużo tego materiału. I ten materiał też mnie tak strasznie tutaj poszerza. Ogólnie zamysł jest spoko, kolor jest piękny, ale no przez ten dekolt i przez to, że to jest na jedno ramię, ale tak nie do końca, to się tak powinno... Trudna w obsłudze jest ta sukienka i nie umiem jej założyć. Jak wyżej ją tu podciągam, to coraz głupiej wygląda... Chociaż... Nie, no to jest trudne w obsłudze. Nie polecam nikomu, chociaż materiał jest fajny, bo gruby. Taki stabilny, powiedziałabym, ale coś jest tu nie tak. Długość jest też fajna, ale to jest zbyt skomplikowane. Wiecie co? Ja nie wiem, co mi przyszło do głowy, że te wszystkie w sumie sukienki, które ja zamówiłam, są jakieś dziwne. W takim sensie mają jakieś właśnie dziwne asymetrie i powinna być załączona tutaj instrukcja. Ale ten kolor to jest taki sztos. To jest taki sztos. Znowu jest asymetryczna, ale zobaczcie na ten kolor. Piękny kolor pudrowego różu, to jest taki dusty rose. Nigdy w życiu nie widziałam na żywo tak pięknej sukienki. No znowuż ona jest tu asymetryczna, tylko tak jakby ma podwójne jedno ramię, także jedno ramię jest całkiem, widzicie, o tu jedno ramię jest całkiem odkryte, a tutaj to ramię jest tu i jeszcze tutaj się to nakłada
na rękę i chyba to się wygląda w tym jak w kokardzie. Nie wiem, ale jest boska i ja tą sukienkę też, i tu ma taką trochę baskinkę. To jest sukienka, która jest z tego samego materiału co zielona, ale patrzcie na ten kolor, o Boże, chcę ją mieć! W ogóle tyle ładnych sukienek na Sosie, że szok. Ale to jest Nosztos. Przepiękna i ja bym chciała taką pościel sukienkę, chcę żyć w tym kolorze, nie mam nic w tym kolorze, uważam, że jest bardzo mi ładnie, jest super twarzowy, ta już jest bardziej taka ołówkowa, no ale zobaczymy, jest piękna i też właśnie ten grubszy materiał, ale widziałam też tą sukienkę u dziewczyny na TikToku i jest boska i jeżeli chodzi o ten materiał, to jest bardzo przyjemny i rozciągliwy, więc też nie macie się co martwić, że nie pojecie, chociaż może być po prostu. No tak, bo jest rozciągliwa. Piękny kolor. I love it! Podlinkuję wam te wszystkie sukienki na dole. Jeny, ta sukienka jest przepiękna, tylko czułam się za brzuch, bo strasznie mnie tu opięła i strasznie ten brzuch podkreśla. Ale jeżeli chodzi o samą górę, to jest przepiękna i w ogóle to jest przepiękny kolor. Bardzo elegancki, to jest taki pudrowy róż. Śliczny pudrowy róż, no taki zgaszony. Idealny właśnie będzie na wesele, uważam, bo no jest bardzo elegancki. Tylko właśnie tutaj to jest ten minus, dla mnie oczywiście. Ale jeżeli nie macie tutaj brzuszka, albo wam on nie przeszkadza, no to jest na pewno idealna sukienka na wesele, bo jest naprawdę piękna na przyjęcie. Musiałabym po prostu założyć sadło-spłaszczacz i myślę, że w sadło-spłaszczaczu by to dużo lepiej wyglądało. Ja strasznie nie lubię, jak widać pępek, a jak są takie, wiecie, właśnie obcisłe sukienki, to często ten pępek widać. Już mi ostatnio pisałyście, żebym się tym nie przejmowała, no ale będę się przejmować. Ale sukienka jest naprawdę cudna, zobaczcie, super. Taka ołówkowa, bardzo elegancka, śliczna, piękny kolor, zgaszony. Dla jesieni będzie super. Mega, bardzo ładny kolor, przepiękny. Do tego nawet te buty mi pasują. Myślę, że tak bym mogła iść na wesele. Słuchajcie, kolejna sukienka ma taki mega kolor. Petarda, jak to mówimy, jak to mówią. To jest kolor maliny, to nie jest fuksja, to jest malina. Przepiękny kolor, znowuż to jest ta pianka. I dużo jest tej pianki, ale ja wam powiem, że ta pianka jest naprawdę super materiałem, dlatego że to nie jest cienkie, na przykład ta pierwsza sukienka pomarańczowa, no to taka trochę szmaciana, natomiast to już ma strukturę, także też fajnie to wygląda, wygląda po prostu na drogą też tą sukienkę. Tutaj ta sukienka jest bez żadnych ramionczek, także ona się tylko wam trzyma na biuście, ona co prawda tutaj wewnątrz ma taki silikonowy pasek, więc spoko. Ale no jest bardzo ciekawa, tylko że ona jest tutaj bardzo szeroka z tego co widzę, ona jest tak, widzicie, o, w takim sensie, że jest tu talia i jest tak, idzie jak taka gitara. Natomiast to jest sukienka dłuższa, ale nie maxi, tylko midi. Pokażę wam jaki ona ma tył, bo ma też ciekawy tył, spójrzcie. Ona ma takie otwarte plecy z tyłu, czyli tutaj są takie guziczki, tutaj są otwarte plecy, ale na tyle tu jest fajnie zabudowane, że myślę, że biustonosza akurat tutaj nie widać, ale myślę, że nawet do tej sukienki biustonosza nie trzeba, ale nie wiem, czy to utrzyma biust, no zależy myślę, może warto byłoby mieć coś, żeby tam było jednak, no ale bardzo ładna sukienka, prosta, klasyczna, nie wiem jak ja w niej będę wyglądać, dlatego że ja lubię siebie właśnie w asymetrycznych krojach, w dekolcie. Natomiast ja mam właśnie szerokie ramiona, więc to, wiecie, mogę w tym nie wyglądać najkorzystniej, kicham, kaszlę, ale myślę, że taka sukienka robi robotę, do tego ja sobie tak wyobrażam, zwykła tuba, prosta sukienka, do tego duże kolczyki, takie mam teraz, makijaż mocniejszy, dlatego sobie dzisiaj zrobiłam makijaż mocniejszy i wiecie, jakiś taki slick ponytail, taki po prostu kucyk na gładko, myślę, że będziecie wyglądać jak gwiazdy, także ja też te, oczywiście zamawiałam sukienki, które mi się podobają, ale też patrzyłam też na was, bo ja bym pewnie jej nie wybrała dla siebie, właśnie ale i przez kolor i trochę przez krój, ale jest naprawdę, robi robotę, wygląda naprawdę cudnie, więc zmierzmy i zobaczmy, czy jest taka petarda na mnie też. Wow, patrzcie na to. Chociaż w kamerze na żywo to jest inny kolor, mam wrażenie. Chociaż zobaczymy, jak będzie na komputerze. Ale to jest taka sukienka właśnie tuba, bez ramionczek, w mega takim malinowym kolorze. Zobaczcie, jak ona ma strukturę. Ona tutaj też bardzo
powiedziałabym, robi biodra. Ja ich w ogóle nie mam, także ja jestem gdzieś tu. Natomiast tutaj, tutaj idzie nam na boki. Ale myślę, że jest bardzo ładna i ciekawa, tylko pasowałoby tutaj mieć jakiś specjalistyczny biustonosz do tego. Ja się trochę w niej czuję jak babaryła, ale jest naprawdę bardzo ładna sukienka, super jakość, piękny kolor i do tego ja bym coś pewnie na szyję założyła, ale myślę, że jest naprawdę warta, godna uwagi. Tutaj ma szwy po bokach, no jest mega, bardzo fajna, coś innego, ale coś klasycznego. Klasycznego w takim sensie, że wiecie, ona jest, ma gładki krój, nic tutaj nie ma. To jest sukienka, którą będziecie mogli zakładać i zakładać, nie tylko na wesele. Myślę, że ze wszystkich, które mierzyłam, to ta pudrowo-różowa była najlepsza, tylko sadło-spłaszczacz. Ale ta jest też bardzo ciekawa. Tylko trzeba pamiętać, wiecie, żeby tutaj wam nic nie zleciało. Także też myślę, że dla osoby po prostu drobniejszej, ale jest piękna ta sukienka, naprawdę ma świetny kolor. No i chyba do takiej sukienki ramiona odsłonięte i jakieś upięcie. Ale bardzo, bardzo, bardzo ładna, prosta, świetna. Kolejna sukienka, już powiedziałabym, że jest bardziej konserwatywna, może nie do końca, ale taka falbaniasta, już taka spokojniejsza, no na pewno spokojniejsza od tamtych. I to jest też taka sukienka, którą można nosić też na inne okazje, także nie wiem, jakieś chrzciny, wesele, ślub cywilny. Myślę, że to jest taka elegancka sukienka w kolorze wina, bordo. To jest taki ładny, niebanalny kolor, bo ona nie jest do końca wiśniowa, nie jest do końca bordowa. Tutaj w kamerze widzę, że trochę na rudą wygląda, ale nie jest. I ona jest półfalbaniasta, ma trochę falbanek, trochę guziczków, więc na przykład ja nie do końca lubię się w falbanach, ale jest taka opcja i tu są falbanki, są guziczki. Rękaw jest taki bufiasty tutaj i ona jest, zobaczcie, może ja stanę, to będzie lepiej ją widać. Zobaczcie, ona jest dość długa, tu ma falbany, 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 to jest już maxi, no maxi, ale bardzo ładna. I myślę, że to jest sukienka, którą właśnie można sobie nosić również później, niekoniecznie tylko na wesele. Także jak ktoś woli coś luźniejszego, falbankowego, to też na stosie było bardzo dużo takich kiecek. Próbowaliśmy z asystą, ale przez biust nie przejdzie. I ja nie wiem, to jest kolejna sukienka, która nie ma zamka. No i tak by nic z tego nie było. Także taka sytuacja. Ta jest taka buraczkowa, wygląda jak ćwikła. Ćwikła! Teraz trzeba będzie dzwonić do tych, co robi do Łowicza, że im burak uciekł z tego. Jest ćwikłe. No nic, no to Mati, musisz mi pomóc to ściągnąć teraz. Fail! Przedostatnia sukienka, słuchajcie, nie wiem co mnie odbiło, nie wiem co mnie odbiło, bo w sklepie bym prawdopodobnie nie zwróciła nawet uwagi na tą sukienkę. I to jest sukienka z Miss Selfridge. Oprzejcie to. Oh my god, kwiaty. No zamówiłam, żeby po prostu coś innego było, prawda? Bo powiem wam, że te pierwsze sukienki, pierwsze trzy sukienki to były stricte takim w moim stylu, które bym pewnie rozważyła, żeby zamówić pod siebie. Natomiast ta sukienka to jest sukienka, której raczej bym nie zamówiła dla siebie. I tak teraz patrzę, nie wiem czy to jest sukienka weselna, ale coś mnie w niej tknęło. Ja też nie za bardzo przypadam za kwiatkami, w sensie nie w każdych się lubię. Ta sukienka ma tutaj szerokie rękawy, jest mega urocza, to jest Miss Selfridge, ja to już mówiłam, ona ma taki dekolt, tutaj są takie perełeczki, więc w ogóle nie mój styl, perełeczki, kwiatuszki, falbaneczki, falbaneczki i ona jest mega krótka, także jak ja tak na nią tutaj patrzę, czekajcie, stanę sobie. No jest mega krótka. Ona chyba będzie na mnie tuniką, bo wygląda jak tunika. No jest ciekawa, ciekawa, także nie mój styl, ale zmierzmy. Może komuś wpadnie w oko, a może mi wpadnie w oko. Bo wiecie co, coś jest w tej sukience, co mi się spodobało właśnie na tej modelce, ogólnie na stronie. Niby falbanki, niby nie ja, ale jednak ja. Słuchajcie. Mati powiedziała, że ta sukienka może nie na wesele, ale na komunię. Co sądzicie, żeby w takiej sukieneczce na komunię? Myślałam, że to będzie na mnie ta tuniczka. I bardzo się nie myliłam, aczkolwiek nie jest najgorzej.
W sensie jest bardzo krótka, ale weszłam w nią, także się cieszę. Zobaczcie na moje nogi. Co ja bym założyła? Ale... Potargasz dywan, przestań tak robić. Ja chcę wam pokazać, jak on, bo ona ma takie czarne wstawki tutaj. I ona tak... O, bamboleje no robi. Ale podoba mi się. Ja nie jestem w ogóle kwiatkowa, ale myślę, że cute ta sukieneczka. Nie ubrałabym jej na wesele i pewnie nigdzie bym jej nie ubrała, ale fajny dla mnie krój, dlatego że podkreśla mi talię w dobrym miejscu i pokazuje moje nogi, które mam zgrabne. Poszłabyś tak, jakbym ubrana na wesele, klaperkę? Wyglądam jak... Nie wiem, nie wyglądam... No pasowalibyśmy w sumie, ale ta sukienka jest bardzo ładna. W ogóle największe zaskoczenie, bo jak ją zobaczyłam, to myślę, że to będzie, że to taka, wiecie, lampucera Puerto Rico, ale jestem pozytywnie zaskoczona i ładnie tutaj, ładny jest dekolt, bo taki właśnie kwadratowy. No tak jak mówię, tutaj fajnie wygląda, ona jest dopasowana, ale nie obcisła, ma szerokie rękawy, no bardzo mi się podoba. Bamboleiro lampucera Puerto Rico, ale nie, jest naprawdę cute. Bamboleiro lampucera Puerto Rico. Ta sukienka jest o tyle dziwna, że ona też nie ma zamka. No żadna sukienka nie ma zamka, wszyscy obcinają koszty. Ale jest, no te rękawy są super i tutaj jest tak naprawdę ta sukienka będzie dla wielu osób. To jest trochę mięty, to jest trochę trochę fuksji, trochę jakiegoś takiego pomarańczu. Chociaż ja nie jestem kwiecista, to spoko, I approve. I zostawiłabym tą sukienkę, tylko nie mam gdzie w niej iść. To był, nie wiem, gdzie w takiej sukience się chodzi. Na pewno nie na komunie. Na tapas. Do Hiszpanii gdzieś. Tak, na tapas. Ale to pozytywne zaskoczenie. Ja już miałam ryczeć. Mówię, że nie ma ani jednej sukienki, która by w miarę spoko na mnie wyglądała. Ale ta mi się naprawdę podoba. Uważam, że jest super. Tylko zmieniłabym... Trochę bym zmieniła ten wzór, wiecie, bo ja nie lubię kwiatków. Ale uważam, że jest bardzo cute, tylko zobaczcie, ona jest bardzo krótka, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Wow, powiem wam, że jestem w szoku, bo sukienka, której się najmniej spodziewałam, że będzie wyglądać spoko i będę... To, czy wyglądam w czymś spoko, to jest, wiecie, kwestia względna, ale czułam się w tej sukience super, super. Ciężko jest mi znaleźć, wiecie, sukienkę krótką, w której będę się dobrze czuć. A w tej się czuję naprawdę super, tylko te kwiatki, wiecie? No Rio de Janeiro trochę. Wolałabym, gdyby była gładka. Może zobaczę, może mają jeszcze inną wersję, ale naprawdę była super i nie przeszkadza mi to, że ma dekolt, nie przeszkadza mi to, że jest taka krótka. I bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Myślę, że dobrze też wygląda na mojej figurze, bo w końcu mam jakiś kształt, a nie bloba. Także no naprawdę bardzo fajna sukienka i nie była droga, dlatego że kosztowała 37 funtów. Nie wiem, czy to do końca sukienka na wesele, ale jest naprawdę no śliczna. No musicie przyznać, że super i te nogi tak ładnie podkreślę jak super model. No bardzo ładna, bardzo ładna. No, także może ją zostawię, ale raczej nie, właśnie przez te kwiatki. No i ostatnia rzecz, ja już wiem, że to będzie największy epic fail ever, bo ja ją wyciągnęłam jako pierwszą z wora. I ja nie wiem. I w ogóle żadna z tych sukienek, żadna, ani jedna nie miała zamka. Dramat. Chyba obcinają koszt tak bardzo, żeby właśnie zaoszczędzić na tych zamkach. Tutaj co prawda jest zamek, ale nie wiem co on robi. Ja nie wiem co to jest. Tak fajnie wyglądała na modelce. Ale nie wiem nawet gdzie się wkłada głowę. Może wam wrzucę tutaj zdjęcie. Gdzie tu jest, gdzie jest głowa? Nie ma metki, więc tu są tak, są trzy dziury. Aha. Tu jest jedna dziura, ale to niekoniecznie jest głowa. Tu jest druga dziura i tu jest trzecia dziura. I tutaj jest coś takiego. I to coś... To jest bardzo skomplikowana sukienka. Taki worek na ziemniaki trochę. Czyli ona tu jest asymetryczna. I tutaj... Nie wiem. Zmierzmy. Słuchajcie, pokładałam wielkie nadzieje w tej sukience, ale nie wiem, gdzie się wkłada głowę, nie wiem, gdzie się wkłada ramię i ogólnie nie wiem, o co tutaj chodzi, ale nie umiem jej ubrać. Próbowałam. Nie wiem. Nie ma. Tu był co prawda zamek, ale... Nie da się. Czekajcie. Dobra, mam jedną rękę,
Ale to tyle. Nie, nie ubiorę drugiej. Nie dam rady. Powiedzmy, że tak miało być. Mega, zamysł mega. Tylko nie mam miejsca na drugą rękę, bo ona byłaby piękna. Zobaczcie tutaj. No ale tutaj jest moja bielizna, więc na połowie jestem nago, dosłownie. A tutaj... Zamysł spoko, ale coś jest, to coś... Oni powinni załączyć instrukcję do tych sukienek, że tak strasznie mi przykro. Tak strasznie mi przykro. Bo chyba sukienki na wesele nie znajdziecie w tym filmie, co? No nie znajdziecie, nie wiem co to jest. Ale się pośmialiśmy, przecież jest to śmiech przez łzy. Szkoda nerwów, nie wiem co bym musiała brać przed następnym, ja nie wiem, chyba już się taki film nigdy nie pojawi. Przecież jestem wykończona. Dobrze, kochani, już zmierzyłam wszystkie sukienki. No był to dość ciekawy odcinek, musicie sami przyznać, bo mieliśmy tutaj różne sukienki. Jestem ciekawa, czy to sobie podpatrzyłyście, bo dużo z was mi właśnie napisało, że macie wesele i szukacie czegoś. No ja powiem wam, że jestem... Liczyłam na coś innego, w sensie te sukienki, które mi się nie sprawdziły, to mi się sprawdziły i na odwrót. Liczyłam, że ta pomarańczowa będzie lepsza, no ale nie bardzo, chociaż nie jest najgorsza. No najbardziej mi się chyba podoba ta pudrowo-różowa, najbardziej mi się podoba. Natomiast musiałabym chyba dwa sadło spłaszczacze założyć, albo może większą, ale znowuż większa straciłaby urok, bo byłaby za duża gdzie indziej. Ale jest przepiękna, przepiękna, mega, bardzo mi się podoba, więc to jest mój faworyt. Ta zielona, coś z tym nie było nie tak, ta malinowa, okej, ale też nie do końca chyba mój krój. Natomiast największym zaskoczeniem była ta kwiateczkowa, no mega, mega. I ja w ogóle teraz, zanim wam teraz tutaj dodaję to zakończenie, nagrywam, to ja wrzuciłam na story i dostałam od was tyle wiadomości. Słuchajcie, telefon mi eksplodował, tyle wiadomości, że super mi w tej sukience, no nawet, no nie mogę uwierzyć, po prostu strasznie dużo piszecie, że piękna, piękna, nawet nie nadążam wam odpisać, także tylko wam serduszkuję. Więc bardzo wam się podoba i pewnie jak oglądacie ten film, to już ta sukienka może być wyprzedana, ale zostawię wam linki do wszystkich sukienek. Ale tak, to było na tyle, moi kochani. Myślę, że jeszcze taki film się pojawi. Myślę, że jeszcze jeden film się w tym sezonie pojawi, tylko może poczekam sobie miesiąc albo dwa, jak będzie więcej po prostu tych sukienek. Ale mi się błyszczą włosy. I co? No i tyle, chyba że zamówię z jakiejś innej firmy, no ale ja lubię Asosa, wiecie, ja też mam większy rozmiar, ja też na mnie nie ma sukienek na każdym, w każdym sklepie, jakość też tych sukienek w sklepach jest taka średnia, a Asos ma przystępne ceny, jest dla każdego, no. No i można płacić Klarną, zamawiać na Klarnę, czyli wiecie, ja sobie zamawiam sukienki tam za 400 funtów i nie muszę za to płacić, tylko sobie odsyłam i później płacę jak coś ewentualnie zostawiam. Także to też jest plus. Ja jestem Asus all the way, w ogóle kocham Asus. No, także to by było na tyle. Tutorial makijażu się pojawi w środę albo w piątek. Misiu, co się dzieje? Czemu to taki smutny kopteczku? Oj, Jezu. Taki smutny, zobaczcie, bo zmęczony, nikt się z nim nie chce bawić. Nie, kochany. A nie, to już zasypiasz. To już jest twoja podwieczorkowa Kimka, misiu. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że... A w ogóle ta brązowa, w sensie ta bordowa, w połowie się zatrzymała na cyckach. No ale bywa i tak. Także słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, zapraszam do subskrypcji, do uderzenia w dzwon i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaczki, pa, pa!